serduszko, pozdrawiam wasze serduszka i chciałbym wszystkich chętnych zaprosić na warsztaty rozwoju duchowego, nauki operacji fantomowej i kreacji rzeczywistości, które odbędą się we Wrocławiu w dniu 28 marca na ulicy Rakietowej 33, to jest hotel Terminal. Tutaj przy parkingu jest wejście do sali, gdzie będą miały miejsce te warsztaty. Będzie to chyba mniejsza sala, w zależności od ilości chętnych. Na razie wynajęliśmy mniejszą salę. Jeżeli się okaże, że ilość chętnych będzie taka sama jak ostatnio, to oczywiście sala będzie większa. W dniu 29 marca będą warsztaty Spotkanie Duszy, tam gdzie zawsze, na ulicy Ofiar Oświęcimskich, więc w tym momencie tutaj w sobotę zrobimy operację nauk operacji fantomowych w hotelu Terminal. Wszystkich serdecznie zapraszam. Godzina rozpoczęcia to godzina 10 i zakończenia między 15 a 16, tutaj w zależności od ilości osób i długości medytacji. Warsztaty są jednodniowe, koszt wpłata to 200 zł od osoby. Zgłoszenia proszę kierować na arondiagnosta@interia.pl. Nie potrzeba zabierać żadnej maty, ponieważ tam siedzimy na krzesełkach. Oczywiście są dwie medytacje, część praktyczna, o której opowiem za chwilę. Natomiast można zabrać ze sobą opaski na oczy, aby łatwiej się podróżowało w medytacji. Wszelkie wiadomości na temat numeru konta będą podane pod tym filmem i na moim blogu. Oczywiście dodatkowo na drugi dzień tutaj są warsztaty Spotkanie Duszy, czyli nauka medytacji, jaką prowadziłem do tej pory, połączenie świadomości, aby podróżować, aby też zmieniać swoją świadomość, aby kreować swoją rzeczywistość, więc oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, to może skorzystać z jednych i z drugich medytacji, zostać na miejscu albo przespać się w hotelu, więc wszystkich serdecznie zapraszam. Teraz opowiem o tym, czym są te warsztaty operacji nauki fantomowej. Po debiucie we Wrocławiu mogę teraz powiedzieć, o co zostały poszerzone. Operacje fantomowe to nauka samoleczenia, ale też i leczenia innych osób, włącznie z eliminowaniem przyczyn, które powodują, że powstają choroby. Nauka zrozumienia, co chce nam powiedzieć nasze ciało i również oczyszczania pól, które mają olbrzymi wpływ na nasze życie. Pole karmy, pole miłości, pole związków, pole rodziny, pole pracy, pole samorealizacji, pole kreacji obfitości boskiej. Czyli nie tylko uczymy się leczenia ciała fizycznego, ale również oczyszczamy strefę duchową. Do tego dochodzi wiele innych rzeczy, jak operacje złożone, czyli leczenie osób, które są sparaliżowane, są na wózkach, leczenie dzieci autystycznych, przywracanie ich do naszej rzeczywistości, leczenie osób w depresjach chorych psychicznie, gdzie trzeba posprzątać ich przestrzeń i również przywrócić ich do naszej rzeczywistości, leczenie osób, które są w śpiączkach, aby przywrócić ich do naszego życia. Również zostało to poszerzone o tak zwane potencjały zczytywania przedmiotów, zczytywania rzeczy, zczytywania dusz. To, co ja robię, dokładnie tym, czym się zajmuję, tym się dzielę na tych operacjach fantomowych. Oczywiście są leczenia narządów, jest podłączanie kroplówki zdrowia, kroplówki wzmocnienia, jest podłączanie i używanie Iskry Bożej, aby wzbudzić motorykę, układ nerwowy, więc jest wiele, wiele różnych rzeczy, aby po prostu korzystać z nich i tworzyć dokładnie te operacje fantomowe, pomagać innym ludziom. Wiele osób pisze do mnie o tym, że po warsztatach wyleczyli kogoś z bliskiej rodziny, czy oczyścili kogoś z bliskiej rodziny, również leczyli zwierzęta, również sami mówili o tym, jak fantastycznie się czuli, ponieważ jest tam proces uleczenia, proces oczyszczania i również wiele osób prosi czasami o to, abyśmy zrobili coś dobrego dla Ziemi, dla świata i to oczywiście się dzieje. Jest część teoretyczna, gdzie ja omawiam pewne założenia, to co będziemy robić, natomiast potem jest część praktyczna, w której praktykujemy, czyli są dwie medytacje. Pierwsza medytacja spokojniejsza, gdzie leczymy siebie, gdzie uczymy się wprowadzać, natomiast później druga część medytacja, która jest wstępem do nauki operacji złożonych, jeżeli właśnie chodzi o osoby, które przed chwilą wymieniłem, do złożonego leczenia, gdzie trzeba wykonać kilka czynności naraz. To, co jest piękne, to to, że po tych operacjach każdy uczestnik może do mnie napisać maila na arondiagnosta@interia.pl, podać numer zgłoszenia, numer krzesełka, który przydzielę i w tym momencie
otrzymać materiały jak medytacje, aby popracować sobie w domciu. Natomiast zgłoszenia odbywają się na arondiagnosta@interia.pl i po tym zgłoszeniu, po dokonaniu wpłaty, przysłaniu mi potwierdzenia tej wpłaty, każda osoba otrzyma numerek. Liczba osób jest ograniczona i w Warszawie, i w Krakowie. To nie jest tak duża sala jak we Wrocławiu, więc tutaj pierwszeństwo zgłoszeń, pierwszeństwo w mailach decyduje o tym, kto będzie na tych warsztatach. Więc wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. Już wiecie, jak to wygląda. I to, że ktoś nie umie medytować, czy nie ma wizualizacji w medytacji, nie ma znaczenia, ponieważ te warsztaty prowadzone są dla osób, które nie mają wizualizacji i dla osób, które mają wizualizację. Czyli jest część, gdzie ja mówię, że widzisz to, to, to i to, i jest część, kiedy mówię, proszę powiedzieć do siebie, i tutaj wymieniam dokładnie to, co robicie, czyli jak sięgacie po dany narząd, oddajecie, oczyszczacie go światłem i tak dalej. Więc wiele ludzi może skorzystać z tych operacji, ludzi, którzy nie umieją przedmedytować, ale chcą nauczyć się kreować własną rzeczywistość i kreować własne zdrowie i zdrowie swoich bliskich. Każdy z nas potrafi myśleć, a operacja fantomowa to właśnie ułożenie swojej myśli, nadanie jej energii sprawczej do tego, aby powstało wydarzenie takie, jakie chcecie. Skoro każdy potrafi myśleć, to każdy potrafi operować fantomowo. Wystarczy tylko ukierunkować tą myśl i pokazać wam, jak to wszystko wygląda, jakie to proste, piękne, i cieszę się, że tak wielu z was chce skorzystać z tych operacji fantomowych, z tej nauki, no bo jak powiedziałem, zmiany na Ziemi są tak duże, że wiele ludzi będzie w strachu, wiele ludzi będzie potrzebowało oczyszczenia, zrozumienia nowej świadomości, no i również trzeba będzie pomóc medycynie wyprowadzić wiele osób z tak zwanych chorób karmicznych, gdzie medycyna jest przeważnie bezradna, kiedy coś zakłada się z karmy. Więc wszystkich chętnych serdecznie zapraszam i do zobaczenia w Krakowie i w Warszawie.